Start 2. Ok. Pierwsze koty za płoty, więc teraz będzie już ta właściwa premiera. Z lekkim opóźnieniem na naszym webinarze. Jest to dla nas webinar wyjątkowy pod tym względem, że po raz pierwszy prowadzimy takie spotkanie. Ja nazywam się Ania Jędryczko, jestem polonistką, pracuję w szkole podstawowej pod Krakowem. No i oprócz tego, że na co dzień uczę języka polskiego, uczę również kodowania, tak moich uczniów, jak i nauczycieli na szkoleniach, dlatego że jestem trenerką mistrzów kodowania i ten webinar poprowadzę z kolegą Mirkiem. Ja również witam po raz drugi wszystkich bardzo serdecznie. Jak mówiłem wcześniej, wtedy kiedy nie słyszeliście, tak naprawdę nie powinienem niczego dodawać, bo Ania powiedziała wszystko w sumie o nas. Ja również jestem trenerem, ja również pracuję w szkole. Rozmawiam z wami w tej chwili z Wołczyna, to jest miasteczko w województwie opolskim. I w odróżnieniu od Ani nie jestem nauczycielem języka polskiego, jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Słuchajcie, o, to blisko, to fajnie. Słuchajcie, jesteśmy przewrotni i postanowiliśmy właśnie tak nazwać to nasze spotkanie, ten nasz webinar. Jako że być może jesteście już w ferworze sprzątania przedświątecznego. O, miło mi, że mamy tutaj jakieś znajome, no twarze to za dużo powiedziane, ale cieszę się, że spotykam kogoś, kogo spotkałam również w Gliwicach. Jako że mamy czas wielkich porządków, to czasami napotykamy się w tym naszym domu na rzeczy poupychane gdzieś w głębi szuflady, o których już zupełnie nie pamiętamy, o których nie wiemy, dawno o nich zapomnieliśmy. Chcielibyśmy zaproponować wam podczas tego webinaru Scratch może posprzątać za nas, zdecydowanie, on dużo, dużo może. Natomiast zacznijmy od tego, że otworzymy sobie w tej Scratchowej komodzie szufladki poszczególne i zobaczymy, co tam się kryje na dnie. Dlatego, że niektóre klocki są bardzo często używane i nie sprawiają żadnego problemu, ale są tam też takie bloczki, które rzadko kiedy używamy, a one dają całkiem niezłe efekty. Myśląc o tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał ten webinar, doszliśmy do wniosku, że lepiej by było, gdyby on był trochę bardziej roboczy niż poprzednie spotkania. To znaczy, będą dwie takie zasadnicze gadające głowy, moja i Mirka, ale oprócz tego chcielibyśmy zachęcić was do tego, żebyście również zgłaszali się, jeżeli ktoś chce opowiedzieć. Wydaje nam się, że każdy z nas ma jakieś ciekawe doświadczenia związane z kodowaniem w Scratchu. Być może ktoś z was korzystał już z tych nietypowych, rzadko używanych bloczków. I dlatego też, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie i mógłby o tym opowiedzieć w kilku zdaniach, to świetnie by było. Tylko że czat nie jest zbyt dobrym kanałem do takich rozmów i dlatego też postanowiliśmy dać wam taką możliwość, żebyście zgłaszali się do wypowiedzi. I teraz tak, wydaje mi się, że tam, gdzie macie listę uczestników, powinniście też mieć taką uśmiechniętą minkę, takiego emotikona. Jest? Jest, oczywiście. O, już się co niektórzy zgłaszają. To właśnie o to chodzi. Słuchajcie, jak rozwiniecie sobie tę minkę, to jest coś takiego jak podnieść rękę. I w momencie, kiedy klikniecie na to podnieść rękę, to my wiemy, że wy chcecie coś powiedzieć. My możemy w takim momencie włączyć wam audio, wideo i może to będzie troszeczkę bardziej fortunne w tych naszych rozmowach, które mam nadzieję, że za niedługo będą. Z tym, że od razu mówię, czasami będziemy pracować na stronie Scratcha, a nie tutaj.
Więc jeżeli ktoś będzie się zgłaszał, a my chwilowo nie będziemy tego widzieć, to dajcie nam jeszcze znać na czacie, że no halo, ja chcę coś powiedzieć. To od razu przepraszamy, że nie wszystko będziemy zauważać, ale mamy 32 uczestników, więc może jakaś łapka na chwileczkę zginie i możemy jej nie zauważyć. No więc jeżeli wam odpowiada taki rozkład jazdy, otwieramy każdą szufladę, patrzymy do środka, prezentujemy to na bardzo krótkich, bardzo prostych projektach, tak żebyśmy tylko zobaczyli, jak działa dany klocek. Po czym prezentujemy być może coś bardziej skomplikowanego z użyciem danego klocka. No to jeżeli wam coś takiego odpowiada, to myślę, że możemy już przejść do części zasadniczej, aczkolwiek chyba chcielibyśmy też wiedzieć, z kim my w zasadzie mamy do czynienia, oprócz tego, że wiemy, że mamy do czynienia z nauczycielami mistrzów kodowania. I w związku z tym jest taka gorąca prośba do was. Za chwilę zostanie wam przedstawiona na waszych pulpitach ankieta, która w sposób dość prosty i banalny pozwala na to, żebyście odpowiedzieli na pytania, które są w niej, pytanie, które jest w niej zawarte. To jest test wielokrotnego wyboru, aczkolwiek jest ono tyle istotne, że pozwoli nam na zorientowanie się jakby w tym, czym się zajmujecie. Jeszcze chwileczkę to potrwa, bo trwa przetwarzanie. Ale ta chwila będzie bardzo krótka, jak sądzę. Rozumiem, że skoro stanęło mi przetwarzanie, to już wszyscy wypełnili. Co prawda ja tu widzę 28 odpowiedzi zamiast 32, ale kończę głosowanie wobec tego. Zobaczmy, jak to wygląda publicznie. Okej. Okay. No tak. Czyli mamy większość osób drugiego etapu edukacyjnego z klas 4-6. Rozumiemy, że jesteście już wszyscy po naszych szkoleniach. A ja jeszcze chciałabym zapytać, czego uczycie? O, Mirek, jest błotista. Ilu błotistów? Wow. Polski. Plastyka. Okej. Słuchajcie, WF-iści, może stworzycie w ogóle jakieś scenariusze takie na WF, co? Ja myślę o tych z języka polskiego, nie wiem, nauka o języku i tak dalej, ale jeżeli jest tylu WF-istów, to dawajcie, róbcie jakieś projekty WF-owe. No ale to też potwierdza to, co zawsze powtarzam i z czym nie wszyscy się zgadzają, że nauczyciele wychowania fizycznego to jest najlepsza nacja nauczycieli, jeśli chodzi o oświatę. Dobrze, Mirku. Tak. Właśnie. Zdecydowanie. Okej. Okay. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy tak bardzo różnorodnym gronem i uczymy tak różnych przedmiotów, dlatego że myślę, że jak już zobaczymy sobie te wszystkie bloczki, może się okazać, że każdy z nas znajdzie zastosowanie danego blocza na swoim przedmiocie. Także świetnie. Słuchajcie, no to co? To idziemy do Scratcha, co?
Ja Wam teraz udostępnię mój ekran. Teraz jeszcze. Są bardzo, przepraszam bardzo, to chwileńkę potrwa, dlatego że Mirku, mam chwilowe problemy z Click Meeting. Gdybyś mógł w takim razie ty rozpocząć, ok? Ok, z przyjemnością. Natomiast ja w tym czasie sobie zainstaluję to jeszcze raz. Ok, wobec tego ja próbuję uruchomić swój ekran, abyśmy mogli zobaczyć to, co chcemy Wam pokazać. Zaczniemy troszeczkę nietypowo, ponieważ główne założenie było takie, że chcieliśmy uporządkować to, co macie w poszczególnych, to, co mamy w poszczególnych szufladach, to, do czego mamy dostęp w trakcie naszej pracy związanej ze Scratchem, ale w związku z tym, że... Nie ma najmniejszego problemu, Aneczko. Ja myślę, że jest tutaj dość duża niejasność, dość duża... Dość często unikamy szuflady o nazwie dźwięk. Tak naprawdę w tych projektach, które wykorzystujemy w trakcie zajęć z dziećmi, korzystamy głównie z tego pierwszego bloczka, zagraj dźwięk miauczenie, zagraj dźwięk miau i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo rzadko zdarza się nam, żeby spróbować, zaryzykować, stworzyć swoje własne kompozycje. A z punktu widzenia jakby metodyki wprowadzania poszczególnych bloczków, poszczególnych klocków, poszczególnych tworzenia poszczególnych skryptów i w ogóle zasady dotyczącej programowania, bardzo łatwo można pokazać dzieciakom chociażby wykorzystanie pętli. Pętli, w których mamy do czynienia z powtórzeniami. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym Was uczulić na taką rzecz. Z tego, co zdążyłem zauważyć, prowadząc szkolenia z, no, może niekoniecznie z Wami, ale z nauczycielami, niekoniecznie z Wami bezpośrednio, ale z nauczycielami, dość często rodzi się problem polegający na tym, że nie do końca widzimy różnicę pomiędzy takimi bloczkami jak te dwa pierwsze. Zagraj dźwięk miauczenie i czekaj. Na czym ta różnica polega? Ta różnica polega na tym, że samo wykonanie tego właśnie pierwszego bloczka nie wstrzymuje działania tego, co mamy dalej. Natomiast drugi bloczek powoduje, że skrypt zostaje zatrzymany do momentu, w którym zostanie zagrany pełny dźwięk. I tak naprawdę, no nie bardzo bym się chciał tutaj bawić w przykłady, ale jednak spróbujemy zrobić to na dość banalnym przykładzie, a mianowicie w jaki sposób to wygląda w praktyce. I tak właśnie pokazuje dzieciom, że w momencie, kiedy uruchamiam jakikolwiek skrypt, mamy do czynienia z sytuacją następującą. Gramy dźwięk, ale jednocześnie ciąg dalszy się wykonuje. Natomiast, jeżeli zmienimy to na sytuację taką, że użyjemy bloczka z poleceniem czekaj, wygląda to mniej więcej tak. Jak sądzę, zwróciliście uwagę na to, że jest moment, w którym jest zatrzymanie skryptu i dopiero później następuje ciąg dalszy. To ma dosyć duże znaczenie z tego względu, że tutaj dość często następuje jakby zaburzenie
tych właśnie informacji. Kolejna rzecz, która czasem się przydaje, jeśli chodzi w ogóle o same dźwięki, to jest rzecz związana, ja sobie pozwolę to usunąć w tej chwili, żeby nam nie robiło bałaganu, z tym bloczkiem. Nie wiem, czy ilu z Was próbowało tworzyć cokolwiek, wykorzystując tenże właśnie bloczek, ale popatrzmy. Kliknięcie listy rozwijalnej pozwala nam na nadanie dźwięku zgodnie z tym, co mamy na klawiaturze. I dla dzieci to jest bardzo fajna sprawa w momencie, kiedy tworzą chociażby to, z czym być może część już miała do czynienia, a mianowicie jednym z projektów, które ja dość często na etapie wstępnym robię z dzieciakami, to jest projekt związany z tworzeniem pianina. Tym bardziej, że sprawa jest dosyć szybka, a jednocześnie efektowna. Jak to zrobić? No, sprawa jest bardzo prosta. Wyrysujemy sobie jakikolwiek klawisz, dowolny klawisz będący częścią naszej klawiatury i tenże klawisz bardzo szybko, właśnie korzystając z tego bloczka, możemy oprogramować. Kiedy duszek kliknięty, zagraj dźwięk, zagraj nutę, przepraszam. No. Przy czym ja tutaj i też zawsze we wszystkich szkoleniach, które prowadzę, bardzo często uczulam na coś takiego, co nazywa się skryptami zielonej flagi, skryptami uruchomieniowymi. Przy okazji wykorzystam ten moment, że rozmawiam z Wami, że mówię do Was i Wam również przypomnę, że dobrym zwyczajem, który staramy się jakby od początku wpoić dzieciom, jest ustawienie warunków startowych. Jeżeli uda nam się ustawić warunki startowe, doprowadzimy do sytuacji, w której zawsze w momencie kliknięcia zielonej flagi stan wyjściowy będzie identyczny. Nie będzie takich sytuacji, które dość często się zdarzają. Duszek nam się przesuwa, kończymy pracę, wyłączamy skrypt, następne uruchomienie, on jest w miejscu, w którym być nie powinien. Stąd zawsze staram się wpoić dzieciakom, że ta część, element startowy, parametry startowe, warunki wstępne są bardzo istotne i niezbędne do tego, żeby cokolwiek działało tak, jak działać powinno. Jeżeli mamy parametry startowe ustawione, to akurat już znacie, więc jakby niekoniecznie musimy dokładnie omawiać. Poprzez duplikowanie duszka, ustawienie, zmianę parametru startowego. Był Y55, jeśli się nie mylę, więc niech one trzymają poziom, zmiana nuty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu jestem... O, gdzież on mi uciekł? Okej. Okay. To znowu mi uciekł, ale to nic. 127. Dzięki temu bardzo szybko, bardzo łatwo jesteśmy w stanie stworzyć coś, co daje... Już wiem, co zrobiłem, przepraszam najmocniej. Pomyliłem kolejność duszków oczywiście, jak zwykle. OK. Ten jest na poziomie 209. Gram powinien zagrać na rutę 60. No. Minus, człowieku, ogarnij się.
No i tak jak mówiłem, w ten sposób pracując całkiem spokojnie, jesteśmy w stanie stworzyć bardzo prostą klawiaturę do grania, do pracy na dźwiękach, dającą również olbrzymią satysfakcję dzieciom przede wszystkim, bo oni się świetnie bawią tym tworzeniem takiego pianinka i grają sobie później różne melodie. Dla nich jest to świetna zabawa. Warto to wykorzystać. Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której też musimy pamiętać, o której możemy pamiętać i możemy wykorzystać, a mianowicie możliwość zmiany instrumentu. Jak widać, zakres dźwięków jest dosyć duży i odkrycie tego klocka przed dzieciakami to jest w tym momencie, jeżeli pracują na głośnikach, a nie na słuchawkach, zaczyna się taki młyn, taka zabawa, że daj Boże zdrowie. Ok. Dlaczego mówiłem o tym, że warto korzystać z tych bloczków chociażby z punktu widzenia metodycznego? Otóż zwróćcie uwagę na dość prostą zależność, a mianowicie wielokrotnie grając jakiekolwiek dźwięki, rytm, sekwencja tych dźwięków jest powtarzalna. Zamiast układać klocki, dzieci dość szybko to widzą, że w momencie, kiedy tworzymy jakikolwiek dźwięk, jakąkolwiek sekwencję dźwięków, ja w tej chwili robię to całkowicie przypadkowo, żeby całkiem zabawnie było, ja mam gumowe ucho i nie do końca nadaje się do tworzenia muzyki, ale i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie bardzo łatwo, bardzo szybko można wprowadzić tęże zasadę, którą też już doskonale znacie, a mianowicie powtórz ileś tam razy. Niech to będzie w naszym przypadku 5. No i jeżeli jeszcze dołożymy do tego, Aleksander pisze, że nie słychać dźwięków. No, głośność mam ustawioną na maksa. Obawiam się, że to może być problem bardziej systemowy, natomiast generalnie rzecz biorąc, tutaj bardziej chodzi o skrypt niż o słuchanie muzyki, tak myślę. Ok, wracając do tematu. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze w pętli na przykład zmianę tempa, co powoduje przyspieszenie z każdym obejściem, no, nauczyciele wychowania fizycznego dość często oglądają relacje meczów. Głośność klockiem. No, spróbujmy. Pomogło? Było coś słychać, czy nie bardzo? No przepraszam, w takim razie to jest kwestia tylko i wyłącznie systemu, jak sądzę. No, przy moim talencie muzycznym to pewnie tak. Okej. Także tak to mniej więcej wygląda. Ta zmiana tempa, o której mówiłem przed chwilą, dzięki Tomek, ta zmiana tempa, o której mówiłem przed chwilą, no dość szybko skojarzy nam się z tym, co się dzieje na halach w czasie meczu reprezentacji Polski w siatkówce. To, co pan Magiera wyprawia z kibicami, prawda? I to też można wykorzystać na przykład proponując dzieciom utworzenie takiej sekwencji, która będzie odtwarzana na meczach międzyszkolnych, na przykład w ramach dopingu.
Okej, to tak z grubsza tyle, jeśli chodzi o dźwięki. Myślę, że są one do wykorzystania w każdej chwili, w każdym momencie i rzeczywiście dają bardzo duże możliwości, więc jak sądzę, mogą Wam się przydać i bardzo ułatwić pracę. Okej. W takim razie ja spróbuję włączyć mój ekran. Może się to teraz uda. Prosiłabym Mirka, żeby... O, właśnie. Moi drodzy, potrzebujemy do tego współdzielenia ekranu jeszcze jednego malutkiego programiku, który mam na komputerze, ale przez to, że próbowałam, że aktualizowałam Scratcha, on teraz nie chce zadziałać. Ale zaraz spróbuję go jeszcze raz włączyć. A jeżeli nie, to będę robiła dziwną rzecz, to znaczy będę próbowała tłumaczyć Wam coś, a jednocześnie będę prosiła Mirka, żeby to pokazywał na swoim ekranie. Ale zobaczymy, może nie trzeba będzie. Proszę o jeszcze chwileczkę cierpliwości. No, chyba coś będzie. Aplikacja się aktualizuje. Już za momencik mam nadzieję, że będę gotowa. Cały czas działam. Słuchajcie, ta aplikacja się cały czas mi aktualizuje. Mirku, ty mnie słyszysz, prawda? Tak, oczywiście, ja cię słyszę. To w takim razie, czy możemy spróbować zrobić coś takiego, że skoro ja nie mogę udostępnić swojego ekranu, a ty chyba nie masz z tym problemu, to czy ja mogłabym coś opowiadać i jednocześnie prosić ciebie o pokazywanie niektórych rzeczy w Scratchu? Tego nie będzie zbyt dużo. Gdybyś mógł nam pokazać Scratcha swojego. Okej. Mam nadzieję, że widać. Tak, widać, widać. Słuchajcie, czy... może jak zamieszczać info o swoich działaniach w Scratchu, bo te padlety to jakoś są niewidoczne. Pozwólcie, że najpierw pokopiemy w tej naszej szafie. Jak na razie wydaje mi się, że chyba się to uda. Natomiast jeżeli starczy czasu, a mam nadzieję, że starczy, to porozmawiamy też o tym, gdzie jeszcze się chwalić i co prezentować. I jak prezentować. I o padletach troszeczkę też mieliśmy padlet ostatnio związany z godziną kodowania. Czy wy widzicie to, co i ja, czyli kategorię ruch?
Tak, oczywiście. Przygotowując się do tego webinaru, zastanawiałam się, czy jest coś w tym ruchu takiego bardzo dziwnego, nietypowego. Oczywiście każdy stosuje klocek przesuń o ileś tam kroków, jakieś obroty, idź do XY, czy leć przez o jakiś tam czas. Natomiast to, co jest. To, na co chciałabym tylko troszeczkę Was wszystkich uczulić, choć wydaje mi się, że może nie trzeba, no zobaczymy. Moim uczniom bardzo miesza się klocek zmień XO i ustaw X na. Czy Wy też tak macie? Czy uczniowie potem wołają, proszę Pani, to nie działa, a to wszystko dlatego, że mieszają im się te dwa klocki. Tak jak zmień X o ileś, powoduje dany na przykład do pętli powtórz ileś tam razy albo powtarzaj zawsze. O właśnie, no nam się to też miesza. Tak, oczywiście. To zmień XO powoduje zmianę w stosunku do tego, co mieliśmy przed momentem. My mieliśmy X równe 0, to nam przeskoczy na 10, albo potem przeskoczy na 20. Natomiast przy tym ustaw X na, no to mamy stałą wartość. I moi uczniowie czasami, znaczy moi uczniowie są już nauczeni tego, żeby jednak próbować samemu błędy odnajdywać, albo żeby prosić o to kolegów. I bardzo często przy użyciu klocków ruchu okazuje się, że błąd właśnie leżał w tym, że no, mieszały, kiełbasiły im się te dwa klocki, tak samo jak te klocki z Y-kami, ustaw Y i zmień Y na. Inną taką miną związaną z ruchem wydaje mi się klocek ustaw w stronę, jakby byś mógł go wyciągnąć, ustaw w stronę i idź do. Z listy rozwijalnej ustaw w stronę, tam mamy wskaźnik myszy. A tutaj jest idź do wskaźnika myszy. Czy jestem bardzo wyjątkowa, kiedy też te dwa klocki się mieszają? Czy ktoś też ma z tym problem? Ja sobie pozwolę wtrącić się, bo to jest dość typowy problem. Bardzo często, szczególnie na etapach wstępnych, na etapach początkowych, największy problem jest właśnie z rozróżnieniem tego. Ja nie mówię w tej chwili o nas, o nauczycielach, o osobach prowadzących zajęcia, mówię tutaj o dzieciach. Dzieci, zresztą myślę, że każdy z nas w pewnym momencie na początku swojej przygody ze Scratchem, chociażby przy nauce sterowania, przesuwania duszka za pomocą myszy, zastanawiał się, jak to się dzieje, że w skrypcie wrzucił klocek iść do wskaźnik myszy i nic nie może zrobić, bo ten kod mu się cały czas klei, ten duszek mu się cały czas klei do tej myszy i w ogóle de facto nie widać ruchu. To jest właśnie ten moment, w którym jakby jesteśmy w stanie uczulić dzieci na tęże różnicę. Dokładnie. Ja moim uczniom pracuję w podstawówce. Wydaje mi się, że takie komunikaty są całkiem w porządku, są bardzo proste, ale do nich przemawiają. Ja moim uczniom mówię, ustaw w stronę powoduje, że duszek popatrzy w którymś kierunku, ale jeszcze się nie ruszy w żaden sposób. On tylko sobie patrzy. Patrzy na wskaźnik myszy, ale jeżeli byśmy mieli dodatkowe duszki, to wtedy patrzyłby również na tego innego duszka, gdybyśmy tak ustawili. Natomiast idź do, to tak jak Mirek powiedział, że on jest przyklejony do tego wskaźnika myszy. Tak, rzeczywiście. On będzie tam, gdzie wskaźnik myszy, chyba że ten wskaźnik myszy będzie poza sceną. No to on poza scenę już nie wyjdzie, zostanie gdzieś tam na brzegu. Być może niektórzy z Was znają ten nasz projekt związany z myszką i z pułapką, pułapka na mysz. Mamy w środku jakiś serek, czy inną sałatkę owocową, czy inne takie rzeczy.
I tam właśnie czasami uczniom miesza się i wkładają klocek idź do wskaźnika myszy. To nie czy tam idź do pułapki, idź do sałatki, czy idź do serka. I nagle się okazuje, że no, myszka od razu na tym serku już sobie leży. No nie tak. Razie ma cały czas wodzić w stronę, ale ona jeszcze nie idzie, jeszcze ją w ruch nie wprawiamy. Mnie się wydaje, że klocki ruchu są chyba najbardziej nam znane i często używane, więc w mojej opinii chyba nie ma potrzeby mówienia o pozostałych. Przypominam, że trzy ostatnie klocki, współrzędna X, współrzędna Y i kierunek, to są takie klocki, gdzie przechowywana jest w sumie zmienna. Jest przechowywana wartość, obecna wartość albo X, albo Y, albo tego kierunku, z którego postać nadchodzi. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie używam klocka usta w stylu lewo-prawo. Pamiętacie, gdzie indziej to można zmienić? Nie klockiem. Style obrotu. Mirek się spieszy. Tak, to pytanie. W duszku, w tej literce I, prawda, klikamy na I, tam zaznaczamy sobie ten styl obrotu. Ja jestem osobą, która prawie tam to zaznacza, a nie załatwia tej sprawy klockiem, ale wiem, że Mirek na przykład używa tego klocka, więc jak tam uważacie? Czy macie potrzebę, żeby jeszcze omówić jakiś klocek związany z ruchem? Czy moglibyśmy przejść do wyglądu? Wygląd. Okej, okay, dalej, pewnie. I teraz, moi drodzy, ja mam mnóstwo projektów, które chciałabym Wam pokazać, a jak na razie nie mogę tego zrobić, ale zobaczymy. Jakoś rozwiążemy tą sytuację i nie panikujemy. Wygląd. Początkowe kloki, banalne, jasne i chyba nie ma o czym mówić. Tak jak Mirek swego czasu mówił o tych dźwiękach, że albo zagraj dźwięk przez tam ileś sekund, albo po prostu zagraj dźwięk, to powoduje, że albo czekamy, żeby dźwięk wybrzmiał, albo nie. Tak tutaj też przypominam, że jeżeli chcemy, żeby ten napis został wyświetlony i dopiero później, żeby akcja toczyła się dalej, używajmy klocków powiedz przez 2 sekundy, czy przez ileś tam sekund. Przypominam też, i to też mówię swoim dzieciakom, że są takie klocki, takie bliźniacze, które nie występują osobno. Jak jest jeden, to musi być też i drugi. I właśnie o takich klockach bliźniaczych mówię przy pokaż i ukryj. Bo moje dzieci bardzo chętnie wszystko ukrywają. To raz zadziała pięknie, a potem znowu jest krzyk, że proszę pani, bo mi to zniknęło. No tak, zniknęło, bo ukryłeś. Więc pamiętajmy, żeby też na początku pokazywać. Jeśli chodzi o zmianę kostiumu, to też to jest wszystko chyba banalne. Natomiast dość ciekawe są efekty graficzne. Mirku, gdybyś mógł na przykład ustaw albo zmień obojętnie wyciągnąć na obszar roboczy. Okay. I mamy tam kilka możliwości. Czy ktoś z Was już bawił się tymi klockami? Tak, Elżbieta się bawiła, jeszcze nie. Ja naprawdę to bardzo polecam. To jest fajna sprawa. I teraz tak. Jeśli chodzi o kolor, no to nam będzie po prostu zmieniało kolor duszka. I tutaj mamy widełki od 0 do 200. Widzę, że już Mirek tam, no okej. Okay. Kiedy klawisz spacja naciśnięty, ustawi nam kolor. Mirku, bardzo cię proszę, nie wiem, o setkę, 50. Mhm.
Kod z zielenią, ok. Tutaj jest o tyle dobrze, że właśnie mamy te widełki. Wiemy, że od 0 do 200. Natomiast jakie są inne efekty? Gdybyś mógł, Mirek, wyciągnąć tą listę, jeszcze rozwinąć. Aha, Mirek, teraz wyczyścić. Ok, mamy rybie oko. I te rybie oko to taki duszek trochę zniekształcony, tak jakbyśmy go widzieli w gabinecie krzywych luster. Zaraz to zaprezentujemy. Skręca nam trochę kota. Wow. Tak. No, nie wygląda to najlepiej, ale takie. Moi uczniowie czasami robią tak, że kiedy chcą, żeby duszek był troszeczkę na przykład tęższy, to wtedy ustawiają tylko nie takie wielkie wartości. Kolejnym efektem, Mirku, nie szalej już, wow. Kolejnym efektem jest wir. Duszek skręca się do środka. To przepięknie wygląda w momencie, kiedy chcemy na przykład spowodować, że jeden kostium duszka przekręci nam się w tym wirze, zniknie i za moment pojawi nam się inny kostium duszka. Mamy efekt czary-mary, wspaniały. Mam nadzieję, że za niedługo będziemy to mogli pokazać. Mam nadzieję, że będę mogła udostępnić swój ekran i swoje projekty. Ok, widzicie, już ten wir zaczyna się. Możemy wpisywać też wartości ujemne, gdzie wir będzie nam się kręcił w drugą stronę. Przejdźmy sobie jeszcze szybciutko przez pozostałe efekty. Jest pikselizacja. Powstaną nam te pikselki. Tutaj nie ma żadnych granic. Tylko, a tak, to już jest chyba za dużo. Dobra, ciach. O, Możemy doprowadzić do tego, że ten duszek rzeczywiście się rozmyje zupełnie. Tak, ok. Poza tym, co mamy? Mamy mozaikę. Tworzy się wiele mniejszych obrazków danej ikonki, danej grafiki. OK, mamy. Potem jest jasność. I jasność powoduje albo rozjaśnienia, albo przyciemnienia duszka. Z tego co kojarzę, to minus 100 to jest duszek już prawie czarny, natomiast setka to jest biały. W taki sposób też możemy ciekawy efekt niknięcia duszka uzyskać. I efektem dość podobnym do jasności jest efekt duch, ostatni efekt, który nam modyfikuje przejrzystość, modyfikuje nam transparentność tego duszka. O. I gdybyśmy teraz mieli coś za tym kotem, jakiegoś innego duszka, to wtedy moglibyśmy już go zobaczyć tego innego duszka za tym naszym bohaterem. O, Mirek postanowił, że duszkiem będzie prostokąt. O, i teraz jeszcze jest jedna ważna sprawa. O, widzimy, tak. W zasadzie to, co teraz zostało zaprezentowane tutaj przez Mirka, pokazuje też nam to, jak ważną sprawą są warstwy. Żeby czasami nie zdarzyło się coś takiego, że to prostokąt będzie na kocie, a nie kot na prostokącie. Ci z Was, którzy byli na szkoleniu dla klas 1-3, zapewne znają taki projekt związany z rysowaniem, stworzeniem obrazków z figur geometrycznych. Znacie coś takiego? Albo może wiki naszej znacie? Myślę, że tak.
O, Asia znam. I tam mamy do czynienia z takim przybornikiem z boku, na którym są różne figury. Czasami te figury ukrywają się pod przybornikiem. Więc przypominam, jeżeli chcemy, żeby któryś bohater, jakiś element całej tej naszej animacji był u góry, to dajmy go na wierzch, użyjmy tego klocka na wierzch. Powrót o ileś tam warstw powoduje, że coś nam się cofa. Mamy w naszych scenariuszach takie gry, gdzie kilka elementów jest nałożonych na siebie. Jest platformówka, gdzie duszek zawsze powinien, nie wiem, chodzić sobie pod drzewem, a nie za drzewem. Mamy właśnie tą pracę związaną z rysowaniem, z tworzeniem rysunków z figur geometrycznych. Jeżeli coś nagle zniknęło, użyjmy klocka na wierzch. I wtedy ten bohater zawsze będzie u góry. Słuchajcie, ja koniecznie muszę Wam pokazać wspaniałe projekty, które są związane właśnie z tymi różnymi efektami graficznymi. Mirku, trzecia próba, może do trzech razy sztuka. Gdybyś mógł zakończyć współdzielenie ekranu, a ja spróbuję współdzielić swój. Okej. Okay. Być może wy używaliście już tych efektów graficznych, może chcielibyście coś o tym powiedzieć albo napisać. To bardzo, bardzo chętnie zapraszamy. Ktoś już mówił, że się bawił tym. Dla tych, którzy chcieliby coś powiedzieć, ja przypominam cały czas o łapce, która gdzieś tam tkwi. Zawsze możemy na chwilę udzielić Wam głosu i poprosić o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Aczkolwiek pamiętajmy o tym również, że no nie bardzo chcielibyśmy Was ograniczać, ale jednocześnie mamy ograniczenie czasowe. Owszem, możemy siedzieć tutaj do północy, możemy się bawić z kraczem. Ja mam duże dzieci, ja mam dużo czasu, ale nie sądzę, żeby wszyscy byli w stanie pociągnąć do północy. Słuchajcie, jako że ta instalacja cały czas się nie powodzi, jest to o tyle dziwne, że jeszcze dziś po południu program działał. Myślę, że to wszystko przez tą aktualizację Scratcha. O tak, Asiu, oczywiście. Ja dokończę tylko moją myśl i wrócę do tego, co napisała Asia, bo to bardzo ważne. Mirku, ja myślę sobie, że zrobimy takiego. Ja za moment prześlę ci mailem projekty, które chciałam pokazać, mówiąc o wyglądzie. Czy wtedy ty mógłbyś je zaprezentować? One Oczywiście są tak, online. natomiast w tej chwili, jeśli pozwolisz, chciałem, żeby Elżbieta, która podniosła rękę, mogła nam coś powiedzieć, więc pozwolę sobie włączyć audio właśnie Już Elżbiety. dobrze, ja tylko jeszcze powiem to, co Asia tutaj napisała. Jak tworzymy nowego duszka, sami dobrze jest ustawić środek tego duszka. Zdecydowanie tak. Wszyscy się ze mnie śmieją, bo nawet na szkoleniach mówię, że środek ducha to jest jego czuły punkt, tak mówię, dlatego że rzeczywiście to jest taki punkt odniesienia. Jeżeli punkt odniesienia, nie daj Boże, jest gdzieś w ogóle poza tym duszkiem, na zewnątrz, no to nie ma prawa zadziałać dobrze. Więc tak, rzeczywiście to jest bardzo ważne. Dzięki, Asia, że zwróciłaś na to uwagę. Nie można dwóch okien skreczać. Aha, otworzyć. Okej. Aleksander, dobrze spróbuj zrobić, a jednocześnie posłamy teraz Elżbiety, która się zgłaszała. Cieszę się bardzo, że ktoś się zgłosił.
No niestety Elżbieta nie przyjęła, O, ale znaczy nie pisze do udzieliła nas. zgody. A, pomyłka. Aha, okej. Dobrze, to w takim razie ja słuchając bardzo uważnie Mirka i reagując na czat, postaram się jednocześnie wysłać mu tych kilka projektów. Kto się stresuje? Nie stresujmy się, nie ma sensu, nie. Spróbuję wysłać Mirkowi tych kilka projektów, tak żebyście mogli zobaczyć to, o czym ja mówię, a Mirek przejdzie teraz do kolejnej kategorii. Okej, ja już tutaj jestem. Moi drodzy, ja sobie pozwolę otworzyć nowy plik. Dość istotną rzeczą, jeśli chodzi o korzystanie. Przepraszam najmocniej, teraz ja się zacząłem stresować z tego wszystkiego. Dość istotną rzeczą, która dość często może być wykorzystywana lub jest wykorzystywana, to jest kwestia związana z szufladą dane. Tutaj nie ma najmniejszego sensu analizowania, nie ma najmniejszego sensu analizowania zmiennych, ponieważ no, w zasadzie, chyba że jest taka potrzeba, to bardzo chętnie do tego nawiążę, natomiast dużo większe możliwości dają nam listy. Czym jest lista? Lista to jest tak naprawdę nic innego, jak tylko zbiór wartości, które mogą być wykorzystywane w projekcie w dowolny sposób. Bardzo często określam tę listę jako kolekcją zmiennych. Kolekcją zmiennych, dlatego że zamiast tworzyć 10, 20, 30 zmiennych, tworzę sobie listę, do której dodaję kolejne wartości i dzięki temu mogę z nich w dowolny sposób korzystać. Jedyna różnica pomiędzy korzystaniem ze zmiennej, a korzystaniem z wartości listy, to jest taka, że. Przepraszam, ja tylko sprawdzę, czy ja mam włączony mikrofon. Tak, mam. To jest taka, że sięgamy do zawartości listy jakby poprzez numer jej pozycji na tej liście, a nie odwołując się bezpośrednio do tejże nazwy. I znowu tutaj pytanie do wszystkich, kto z nas i jak często korzysta z list? Właśnie. Asia, Asia, ja powiem, tak. No właśnie, to jest to, czego się obawialiśmy, znaczy inaczej, może nie tyle obawialiśmy, ale co wiemy tak naprawdę. Jak powiedziałem, lista to jest taki zbiór danych. Jak taką listę stworzyć? No to w bardzo banalny sposób, mianowicie tak samo jak tworzymy zmienną, tak samo tworzymy również listę. Nazywamy tęże listę w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób charakterystyczny dla niej. Niech to będą na przykład imiona. I znów mamy tutaj opcję analogiczną do zmiennej, czyli lista działająca dla wszystkich duszków lub tylko dla tego konkretnego duszka, przy którym ją tworzę i przy której powstanie ten skrypt. W momencie, kiedy ja sobie jednak zwiększę ten ekran, w momencie, kiedy powstaje taka lista, ona jest pusta na początku. Ona jest pusta na początku i naszą rolą jest jakby ją wypełnić tą kolekcją zmiennych. I jak to zrobić? No, możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić na dwa sposoby, znaczy pierwszy sposób to jest sposób jakby fizyczny, ufizyczniony. Korzystając z tego plusika, który jest przy tejże liście, kliknięcie powoduje to, że możemy wpisać wartość tej listy na określonej pozycji. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drugi sposób to jest sposób typowo programowy, czyli
Korzystanie z tego klocka, który tutaj pozwala nam na dodawanie. Niech to będzie jakaś Kasia, przynajmniej jeżeli któraś z Kaś ma coś przeciwko, to bardzo proszę. Okej. Tomku, skoro się upominasz, z przyjemnością to zrobię. Jeżeli przyjrzymy się pozostałym klockom, widzimy również, że mamy możliwość usunięcia poszczególnych pozycji, tylko tyle, że już tutaj, już w tym momencie musimy się odwoływać do określonej pozycji. Do określonej pozycji nie możemy odwołać się bezpośrednio do jej wartości, co jest dosyć niewygodne, ale jest to technicznie do zrobienia. To jest drugi sposób. Jest jeszcze jeden sposób, a mianowicie sposób pozwalający nam na to, żeby korzystać z list wcześniej zdefiniowanych. I tutaj proponuję, żeby dość dokładnie to zapamiętać. Bardzo często są problemy chociażby z wczytywaniem wartości przy długich listach. Dlaczego te problemy występują? No bo wklepywać 300 wartości, które powinny się tam znaleźć, no nie jest to najwygodniejsza sprawa. Niewiele osób wie i niewiele osób korzysta z takiej opcji, która pozwala nam, korzystając z prawego przycisku myszy, eksportować listę już gotową do zwykłego pliku tekstowego. Do zwykłego pliku tekstowego o takiej nazwie, jaką nosi ta właśnie nasza lista. Czy ja ją wrzuciłem na pulpit? Nawet z rozpędu nie spojrzałem. Jak się ma bałagan na pulpicie, to sobie można szukać. Dobra. Jeszcze raz zobaczmy. No musi być na pulpicie. Co widzicie? Ach, jest, rzeczywiście. To imiona tekstu. Tak. No i teraz tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę listę edytować. Tylko że zwykły notatnik jest o tyle niewygodny, że ukrywa znaki końca akapitu. Ja zwykle to robię w Notepad Plus. Pozwolę sobie otworzyć ją poprzez Total Commandera. Czy my mamy, gdzie ja mam pulpit teraz? A, tu jest. Imiona. OK. No tak. Taką listę mogę sobie spokojnie edytować, dodając do niej jakieś tam określone wartości po zapisaniu, bez najmniejszego problemu mogę zadziałać w drugą stronę, czyli importować jej zawartość. Jak widać, lista nam się rozszerzyła o te elementy, które są nam przydatne. OK. Jeśli chodzi o tworzenie list, to tak naprawdę, no znowu kobiety w większości, cóż, mężczyzną jestem, więc muszę dbać o kobiety. Jeśli chodzi o tworzenie list, to tak naprawdę mamy 300 tysięcy sposobów na to, żeby w jakiś sposób je wykorzystywać. Natomiast dość praktycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie list, jeśli chodzi o na przykład tworzenie prostych quizów. Jak to zrobić? Otóż Mhm.
No ja niestety teraz muszę sięgnąć do gotowego skryptu, jako że nie bardzo mam taką możliwość, żeby zbudować to wszystko od początku. No tak. To, co w tej chwili widzicie, to tak, to jest przykład wykorzystania. Zegar. Za chwilę sprawdzę ten projekt. Natomiast to, co w tej chwili tutaj widzicie, to jest przykład na wykorzystanie list, w których mamy do czynienia z odpowiedzią na pytania. Zwróćcie uwagę na to, że w momencie, kiedy mamy w pierwszej liście konkretne pytania, w drugiej liście konkretne odpowiedzi, możemy bardzo ładnie, bardzo prosty sposób zrobić ten quiz, który będzie zrobić quiz, który nam będzie sprawdzał odpowiedzi. Jak to działa? Jeżeli mamy wartość listy, która jest pobierana z niej w drodze losowania. Ten klocek losowania na pewno znacie. Długość listy odpowiedź odczytuje nam, ile elementów w niej się znajduje. Następuje losowanie pytania i zmienna, tymczasowa zmienna pytanie jest ustawiona na wartość liczbową wynikającą właśnie z tego losowania. Następne pytanie wynikające z tejże zawartości listy. Na czym to polega? Polega to na tym, że pobieramy element o określonym numerze. Element o określonym numerze, określony numer był tutaj wcześniej wylosowany. Jeżeli mamy wylosowany na przykład element trzeci, to wyraźnie widać, że chodzi o to. Ile jest 7 razy 6? No i proste sprawdzenie, które jest związane z porównaniem zawartości odpowiedzi z tym właśnie elementem, ale tym razem już z drugiej listy zawierającej prawidłowe odpowiedzi. Taki dość prosty sposób na budowę quizów, który jest dość szybki i zdecydowany. Ok. Powiedzcie mi, czy są jakieś pytania związane z listami, czy coś jeszcze trzeba dopowiedzieć, czy czegoś Wam tutaj zabrakło?
Halo, a teraz? A teraz tak. O, to fantastycznie. Okej, dobrze, no to tak, mistrzów kochania można też znaleźć na YouTubie. Mamy tam jakieś swoje filmiki promocyjne i nie tylko. Nie wiem, czy słyszeliście, że wszystkie te projekty, które Wam pokazujemy, na tym webinarze będą dla Was dostępne na naszej stronie, naszej grupie facebookowej, tej skreczowej. Tak, żebyście też mogli sobie powolutku, na spokojnie to wszystko pooglądać. Widzę, że Mirek dostał mój mail, to bardzo dobrze. To ja będę Wam mogła, znaczy Mirek będzie Wam mógł zaprezentować te projekty, o których mówiłam, a które dotyczą efektów graficznych. Tomek, koniecznie trzeba założyć. Ja też nie miałam Facebooka dopóki nie byłam w MK, a teraz jestem, dlatego że nie wiem, czy wiesz, ale my naprawdę tam dużo bardzo robimy. I to nie jest tak, że tylko my, trenerzy, ale wy, nauczyciele, po prostu ta grupa żyje dzięki wam. Więc pomimo tego, że ja też unikałam i zawsze mówiłam, że mi nie trzeba, to teraz się przekonałam, ale jestem tylko ze względu na mistrzów kodowania, jestem z Facebooku. Czy będą konkursy ze Scratcha? Kochani, mamy do konkursów takie podejście, zastanawiamy się, czy aby na pewno konkursy to jest coś, co lubią nasi uczniowie. Dlatego, że jeżeli praca polegałaby na współpracy, na pracy grupowej i na pracy w takim jakimś poczuciu bezpieczeństwa, nie tego, że musimy rywalizować, kto jest lepszy, a potem, nie wiem, pani to oceni, to jest coś takiego naszego rzeczywiście bardzo mistrzowskiego. Dlatego też nawet wystrzegamy się troszeczkę wyrazu konkurs. Raczej mamy akcje, mamy godnie czegoś, ale staramy się nie robić konkursów. Wiem, że temat jest troszeczkę kontrowersyjny, dlatego że są też osoby, które uważają, że rywalizacja może być zdrowa. Natomiast chyba raczej z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli dzieci pracują nie dla konkursu, tylko dlatego, że jest jakaś akcja i każdy, kto zrobi projekt, może go wrzucić na studio, do studia i my możemy go później polubić, ukochać i tak dalej, to jest chyba trochę dla nich trochę bardziej komfortowe. Mirku, czy ty masz? Lubią, bo to ich motywuje. Aniu, a czy nie uważasz, że jeżeli właśnie dziecko przychodzi i mówi, że wie pani, ja wrzuciłam to na stronę i się okazuje, że wczoraj pięć osób komentowało ten mój projekt i im podobał się, to czy to też jest motywacja? Nam się tak troszkę wydaje. Co nie znaczy, że w ogóle stronimy od konkursu, bo nie. Nie musi być konkurs. No właśnie, tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi, żeby nie było jakichś tam rankingów. Popatrzcie, jak było przy godzinie kodowania. To nie było tak, że kto najlepiej zrobił, kto stworzył najkrótszy kod, tylko jednak chodziło o to, że każdy, kto pokodował przez tę godzinę i przeszedł przez tę ścieżkę, otrzymywał certyfikat. Takie coś nam się podoba, coś takiego lubimy. Mamy rzeczywiście konkursów w szkole, mamy dostatek, aż zanadto. Mirku, czy mógłbyś zaprezentować nam projekty, które ci wysłałam? Halo, halo. Tak, ja jestem gotów, Aniu. Czekam na Twoją decyzję co do kolejności, w jakiej chcesz je przedstawić. Słuchajcie, to ja bardzo chętnie zaprezentowałabym projekt, który może się nazywa Slajdy. O, Mirek, gdybyś mógł włączyć slajdy, to jest projekt naszego kolegi Michała Dębskiego, również trenera. I ten projekt bardzo prosty,
pokazuję, jak można użyć tych klocków z efektami graficznymi. Mirek, czy udostępniasz nam swój obraz? Udostępniasz. Okej. Okay. Gdybyś mógł najpierw pokazać, jak to działa. Może nawet na całym ekranie. Okej. Okay. Patrzcie, tutaj mamy do czynienia z tymi efektami graficznymi nie w duszku, a na scenie. Chodzi o tło. No dobra. Elżbieta nic nie widzi. Elżbieta, Mirek właśnie udostępnił swój ekran. Ja to widzę. Czy ktoś ma jeszcze problemy oprócz Elżbiety? Widzę. Elu, jeżeli. Okej, okay, widzę, że reszta nie ma problemu. Elu, jeżeli dalej będzie problem, to proponuję, żebyś na momencik wyszła z tego pokoju i weszła. Z powrotem powinno być lepiej. I teraz popatrzcie, jak Michał to zbudował. Co nam się tutaj dzieje w skrypcie. 100 razy zmienił efekt tego wiru, tego przekręcania się i do tego przyciemniał nam tę scenę, dlatego że dawał ten zmień efekt jasność o minus 1. Mirek to właśnie pokazuje. I teraz, jak już było zupełnie to pojawiło nam się nowe tło. Patrzcie, jakie tutaj są efekty. A to jest naprawdę bardzo prosty skrypt. Tutaj szału nie ma, jeśli chodzi o klocki. Więc widzę, że jest dwa razy zastosowany wir, tylko że raz wszystko ciemnieje, dlatego że jasność jest, ma wartości ujemne, a raz nam wszystko się jaśnieje przez to, że ma wartości dodatnie. Potem Michał użył jeszcze pikselacji. 100 razy o 10 to wow, nam się rozeszło bardzo. A później wrócił. I tak, jest to efektowne, też tak sądzę, a przy tym proste do zrealizowania. Tak to jeśli chodzi o projekt Michała. Teraz proponowałabym Mirku, żebyś. O, generator pór roku. Przepiękny projekt, który używa bloczka zmień efekt duch, czyli tutaj chodzi o tą przeźroczystość. Popatrzcie, mamy cztery pory roku. Być może ktoś widział to na szkoleniu. To jest znowu projekt Karoliny Żelazowskiej, naszej trenerki. Ja wiem, że ona często pokazuje ten projekt. On jest też prościutki, a daje ładny efekt. Zwróćcie uwagę, co się dzieje jesienią z listkami. Pierwsze co to ciach, kolory różne. Dobra. I teraz jak opadają, zobaczcie, co się z nimi dzieje. To nie jest tak, że one tu są na trawie, a tutaj nagle ich nie ma zupełnie. Tam nie ma żadnego klocka, ukryj. Tam jest właśnie klocek, zmień efekt duch. Mirek właśnie kursorem przed momentem pokazywał ten klocek. O, tutaj. Kiedy te liście spadają, to czterokrotnie zwiększa im się ta przeźroczystość. I dzięki temu mamy taki ładny, stopniowy efekt zanikania tego liścia. Więc w taki sposób można też sobie załatwić sprawę ukrycia duszka, ale w taki łagodny sposób. Dobra, to też będzie wrzucone. I jeszcze proponowałabym pokazać, koniecznie pokazać czarodzieja. Czarodziej to jest projekt sprzed chwili w zasadzie. Został stworzony dziś czy wczoraj, jakoś naprawdę niedawno.
prezentujemy. Patrzcie, jeszcze wchodzi do tej różdżki majstersztyk i wychodzi inna postać. I tutaj też to jest tylko i wyłącznie zabawa tymi efektami graficznymi. Wir, pikselizacja i tym podobne rzeczy. Ja nawet się zastanawiałam przez momencik, ale wpadłam na to. Czy wiecie, dlaczego w tym powtórz 100 razy, w tych dwóch pierwszych pętlach powtórz 100 razy, jest ten zmień XO? Albo o minus 2, albo o plus 2. Ja początkowo sobie pomyślałam, rany, no przecież on się ma tylko zwinąć, prawda? I ma się tam zwiększyć, zmniejszyć. Po co ten X? Ktoś ma jakiś pomysł? Wiktoria pisała. Tak, przesunięcie, słuchajcie, no oczywiście. Jeżeli nie byłoby tego X-a, to ta postać nie wlazłaby nam do tej różdżki. Gdybyś, Mirku, mógł wyciągnąć na moment klocek ruchu i pokazać, jak to wygląda. Teraz zmień X o minus 2, wyciągnij, bardzo proszę. OK. I włącz. Jest wir. Mamy tego kręciołka, ale on tam zostaje. A potem nam się już cały program rozjeżdża. Więc po to mamy te X-y. W porządku, to to. I jeszcze ostatni projekt związany z wyglądem. Mirek, proszę cię o kartkę świąteczną, Christmas card. Uwielbiam ten projekt, dlatego że w tym projekcie pierwszy raz widziałam, żeby nietoperz był biały i żeby biały nietoperz był aniołem. Przyleciał. Ładny anioł, nie? Okej. Zauważyliście? Tutaj startujemy od... Zaraz popatrzcie, co jest, kiedy tło zmieni się na backdrop 3. Mamy ustaw efekt duch na setkę. Na setkę to znaczy, że on jest przeźroczysty. Jego nie ma. Po czym leci w stronę tych naszych bohaterów, tych kotów i wtedy efekt duch zmienia się minus 10, czyli postać staje się coraz bardziej wyraźna, coraz mniej przeźroczysta. Rozmawia, po czym kiedy odlatuje, to znowu efekt duch ma jakąś tam wartość dodatnią, znaczy zmienia się o wartość dodatnią. Oryginalna szopka, tak na temat, prawda, bardzo na temat. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o te projekty związane z wyglądem i myślę, że więcej już Wam może nie powiem. Zostało nam bardzo niewiele czasu, a szuflad co nie miara, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że poszłoby to sprawniej, gdyby nie problemy techniczne. Któraś uczestniczka prosiła jeszcze o to, żebyśmy powiedzieli coś na temat stempla, stemplowania. Więc jeżeli pozwolicie, to ten ostatni moment poświęcimy właśnie temu. Stempel jest w kategorii pisak. Tam jest stempluj. I teraz tak. Skorzystaliście już może z kategorii klonuj siebie? Zdarzyło się coś klonować? Tak. Mamy takie też doświadczenia, że uczniom się troszeczkę miesza, kiedy coś warto przestemplować. A na szkoleniu, dobrze. Kiedy coś warto przestemplować, kiedy coś warto sklonować.
Więc myślę sobie, że być może dobrym wytłumaczeniem byłoby to, gdybyśmy powiedzieli, że stemplowanie to jest jakby używanie pieczątki, ale to jest tworzenie, to jest duplikowanie danego kostiumu. Kostiumu, samego rysuneczka, takiego tylko i wyłącznie wyglądu, bez żadnego wnętrza, bez żadnego środka. Popatrzcie, jak klonujecie, to wtedy jest klocek, kiedy zaczynam jako klon i można ułożyć skrypt dla klona. On zachowuje się w zasadzie jako odrębny byt. No, ma tego swojego rodzica, w związku z tym tutaj w strefie duszków on będzie jeszcze do tego rodzica dołączony, ale my możemy wprowadzić go w ruch i inne rzeczy mu zadać, no i on będzie bytem. Natomiast ten stempel to będzie rysunek i nic poza tym. Więc jak coś ustawię, aha, będzie stemplował i przesuwał o ileś tam kroków. Ok, stempluje. No ale słuchajcie, z tym duszkiem, który teraz Mirek pokazuje, nic nie można zrobić, bo to jest tylko i wyłącznie rysunek. Czy udało nam się chociaż trochę wytłumaczyć tej uczestniczce, która prosiła o stempel, jaka jest różnica pomiędzy stemplem a klonowaniem, no i kiedy warto takiego efektu graficznego użyć? Nie mamy chyba teraz tej uczestniczki, albo chwilowo nie ma jej na czacie. Mirku, czy ty chciałbyś jeszcze coś dodać na ten moment? Biorąc pod uwagę fakt, że troszeczkę czas nas goni, musicie być świadomi tego, że pominęliśmy bardzo wiele rzeczy, o których mieliśmy wam powiedzieć. Bardzo wiele rzeczy, które naszym zdaniem są bardzo istotne z punktu widzenia pełnego wykorzystania Scratcha, bo to, co my w tej chwili robimy, to, co pokazujemy, to, co wprowadzacie dzieciom, jak gdyby tym szczególnie początkującym, to jest jedna tysięczna możliwości. Dużym dosyć działem jest to, że dział dotyczący chociażby tworzenia własnych bloków. Sporo czasu trzeba poświęcić na to, żeby powiedzieć, jak to działa. Ja jedyną rzecz, jaką mogę powiedzieć w tej chwili ze względu na ograniczenia czasowe, to jest to, że własne bloki jak gdyby zastępują pewne powtarzalne elementy danego skryptu. Mimo wszystko jednak mam nadzieję, że Ania nie będzie miała nic przeciwko temu, jeżeli pozwolę sobie na 3 minuty więcej. Mirku, jeżeli chcesz wchodzić w bloki, a to jest temat rzeka, to wydaje mi się, że umówimy się na kolejne spotkanie, co? Dlatego widzę, że co niektórzy uczestnicy już... O, Magur już idzie na przerwę. Tak, tak, tak. Także słuchajcie, proponuję drugą część tego webinaru kiedyś, że niedługo. Dobry pomysł, tak. Pewnie. Ale chcę wam jeszcze powiedzieć coś dla matematyków szczególnie. Nie będziemy się zajmować klockami zielonymi, czyli klockami wyrażeń, ale to nie dlatego, że polonistka i WF-ista nie daliby rady, bo daliby radę oczywiście, ale wyobraźcie sobie, że w planach już w styczniu jest webinar prowadzony przez dwóch matematyków, dla matematyków i dla całej reszty nauczycieli, dotyczący przede wszystkim, zwłaszcza tych zielonych klocków wyrażeń. WF-iści, oczywiście, Elżbieta, WF-iści wszędzie. Także nie będziemy robić webinaru zielonego, to zrobią nasi koledzy matematycy. Natomiast my zapraszamy na prawą część szafy,
No zapewne już w nowym roku, chociaż będziemy się z wami zgadywać na Facebooku albo jakoś jakieś inne kanały do tego użyjemy. Słuchajcie, czy macie na ten moment jakieś pytania, które jeszcze chcielibyście zadać teraz? Ja sobie pozwolę od razu odpowiedzieć Katarzynie. Tak, jest taka możliwość. Jest taka możliwość, którą nawiasem mówiąc po 5 czy 6 latach pracy ze Scratchem odkryłem w ubiegłym tygodniu. Aczkolwiek jest to dość śliski temat, dosyć ryzykowny z tej prostej przyczyny, że istnieje coś takiego jak konwerter do Flasha, i osady, który działa wtedy na zasadzie normalnego standardowego standardowej wtyczki flashowej i można to zrobić, ale jest to o tyle śliskie, że firma Adobe zaczyna się powoli wycofywać ze standardu Flasha, jest coraz mniej stosowany i no i dlatego właśnie do tej pory nie mówiliśmy o tym. Jeśli chodzi o część dotyczącą tworzenia własnych bloków, tak jak zacząłem mówić, to jest bardzo obszerny temat i rzeczywiście myślę, że to, co Ania sugerowała, a mianowicie część drugą, która no, będzie bardziej jakby z tego, co rozumiem, bardziej ukierunkowana tematycznie, nie będziemy próbowali omawiać aż tylu bloków, aż tylu szuflad. Myślę, że jesteśmy w stanie po świętach, po nowym roku przygotować. Czy informacja, no łapka w górę powinna być wykorzystana, czy informacja na maila? No, przekażemy tę informację najgłówniejszemu administratorowi webinaru i myślę, że będzie chciał to również wykorzystać również ten pomysł. Na pewno będziemy pamiętać o tym, żeby zaprosić akurat Was jako kontynuatorów tego właśnie webinaru. O, Krzysztof już się uśmiechnął do nas, czyli dotarła do niego informacja, już wie, że będzie musiał zaprosić Was mailem na kontynuację. On chce Was zaprosić mailem, ja to wiem. On chce, nie musi. Nie, no oczywiście. Oczywiście, że chcę. Bardzo Wam dziękujemy za to spotkanie. Było nam bardzo miło. To było fajne dla nas doświadczenie. Pierwsze koty za płoty. Myślę, że następnym razem nie będziemy mieli tylu problemów technicznych. No i widzimy się po świętach. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych przede wszystkim świąt. I dobrej zabawy ze Scratchem.